Witam wszystkich. Budowa domu samemu, montaż okna z roletami. Nie pamiętam, jak te rolety się nazywają, nadstawne. Słuchajcie, trzecia część, ostatnia. Dzisiaj zamontuję okno z roletą we wnętrze na okno. Do tego momentu są wcześniej dwa filmiki. Zainteresowani ci, którzy są, proszę wejść w zakładkę Marcin zrób to sam, znaczy w tytuł pod filmikiem Marcin zrób to sam w wideo i tam są te dwa filmiki, możecie sobie odszukać. Nie będę wam tu robił żadnych zakładek, nie będę z was robił niepełnosprawnych, żeby wam wszystko podać na tacy. Chcecie, znajdziecie. Słuchajcie, jeszcze ogłoszenia parafialne. Najpierw przepraszam stałych widzów za to ględzenie. Nowi widzowie, zanim opuścicie to miejsce, też wejdźcie w zakładkę wideo. Zobaczcie sobie, jakie tam są filmy, może wam się coś przyda. Jeżeli wam się przyda, zasubskrybujcie. Jeżeli nic się wam z tych 300 filmów nie przyda, to po prostu więcej tu nie wchodźcie, bo to bez sensu. No i dobra, majster bierze się za montaż. Okno tam stoi, jest przygotowane. W poprzednim odcinku przygotowałem to okno do montażu, a jeszcze w poprzednim przygotowałem ten otwór, żeby zamontować to okno. Wszystko jest tam powiedziane. Słuchajcie, to mam w poziomie. Muszę to zlać wodą na tyle, żeby ta woda stała na tym lub prawie stała. Musi być to mokre. Po to, że jak będę kleił ciepły parapet, to tak naprawdę ustawienie końcowe ciepłego parapetu będzie już z ustawieniem okna. I muszę mieć na to czas. Nie może dojść do takiej sytuacji, że ten klej mi zwiąże i będę musiał to ściągać. Więc muszę to zrobić tak, żeby to się napiło wody. Można by było to zagruntować, ale zapomniałem gruntu, więc polecę sposobem pierwszym, czyli napoję bloczek. Więc ja zaraz sobie poleję te bloczki wodą. Konkretnie urobię sobie klej. Przygotuję sobie parapet. Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Nie wiem, czemu tak jest, ale te parapety... A, jeszcze co do parapetów. Parapet kupujecie pod typ ramy okiennej. Czyli jeżeli ja mam typ ramy okiennej Encore, to parapet też jest pod typ ramy okiennej Encore. I to wtedy wszystko do siebie pasuje. Parapety są, nie wiem, 1,20 m. Trzeba robić 1,20 m plus kawałek. Nie było takich, żeby były większe i żeby można było je uchlastać, żeby nie było w środku przerwy. Więc ja sobie przygotuję parapet, przygotuję sobie klej, zwilżę to namiętnie, że tak powiem, żeby to naprawdę było mokre i bierzemy się za montaż okna. Przygotowania w toku. Słuchajcie, te deski, które wykorzystaliśmy do blokady okna. Do tych desek przykręcamy kolejne deski. O kurna, nie ta wkrętarka. Przykręcamy kolejne deski, które muszą wychodzić trochę poza obrys muru. Na jednego wkręta. Oczywiście musi to być ruchome i na razie zbieramy to, żeby to na murze nie było. O, pan panie. I ostatnia. Zaraz się dowiecie, po co mi te deski. Dobra. Idzie majster dalej przygotować. Dobra, majstry. I to jest moment, w którym będziemy się pierwszy raz spieszyć. Bloczek zlany wodą
klej rozrobiony. Klej musi być rzadki, żeby poddał Wam się. Smarujemy klejem. I w ten narożnik muszę dać go więcej. Z tego względu, że różnią mi się te parapety. Czyli ta docinka jest jakby z innego. Wklejam najpierw ten, oczywiście dobrą stroną. Mniej więcej wiem, ile on tutaj ma być. Po tamtym oknie, które robiłem. No i widzicie, ten jest niżej, ale jeszcze go nie docisnąłem w ogóle. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Poziom jest. Czyli tu muszę jeszcze dodać. Ten klej jest rzadki, więc ja go wycisnę, to co będzie za dużo. Dobra, mamy to. Mamy to, ustawiam to, robię. Minimalne szczeliny ze wszystkich stron. W te szczeliny wpuszczę pianę. Dobra, resztę potem. Teraz nożem wybiorę tą pianę, która wyszła. Z tych miejsc, które mi najbardziej koliduje. Dobra, resztę wytnę potem. Teraz przyklejam uszczelkę. Tutaj przyklejam uszczelkę, tylko muszę to przeciągnąć szmatą z acetonem, bo mam to mokre. Więc muszę to po prostu odtuścić. Człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Aceton zaraz odparuje i będzie po sprawie. Dobra, przyklejam uszczelkę. Uszczelkę jak przyklejacie, nie możecie jej rozciągać, czyli żeby się nie wydłużała, przyklejacie ją tak, jak fabryka ją zrobiła.
Czyli nie ciągniecie jej i nie przyklejacie, tylko ma być luźno. Dobra, przyklejam sobie. Cały czas pamiętacie, że czas to pieniądz. Że tutaj jest walka z czasem. Dobra, opa. Powiem wam, że ta rama, kurwa, z tą roletą już, no, stawaj, stawaj, trochę waży. I teraz najważniejsza rzecz. Musimy włożyć tą ramę. Ramę na swoje miejsce. O, jest, weszło. Cyk. I teraz blokujemy tymi deskami, żeby nam ta rama nie wyjechała. Dociskamy do tych desek, które tam wcześniej ustawialiśmy, i wypieramy to, żeby to wszystko było tak, jak ma być. Dobra, idę po więcej tekturek. Jest to zblokowane, jest to na sztywno i to okno na 100% jest w pionie. Także tu poziomicy nie używamy. Sprawdzamy, czy na pewno ciepły parapet wszedł nam w felc, który miał wejść. Jeszcze dwa wysiłki skrzydła założyć, reszta to już pikuś. Ustawiamy to okno lub niekoniecznie nawet, żeby te odległości do muru były takie same. I nadszedł czas wywiercenia na dyble, więc teraz wiercę na dyble. Wiercimy dłuższym wiertłem niż dybel, za 2 cm nic się nie stanie i pasowałoby wybrać śmiecie, które są w dziurze. Niestety, żeby wybrać te śmiecie, które są w dziurze, musimy to okno odblokować na chwilę i je pochylić. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że jeżeli mamy ten parapet niezastygnięty i mamy na to czas, to w momencie, kiedy trafimy tutaj tą ramą na ten, że tak powiem, na to miejsce, w którym to ma być, to ustawiając okno do naszych ograniczników, jeżeli ten parapet jest jeszcze luźny, to on się sam wyciągnie lub wciągnie i się sam ułoży po prostu pod pion naszego okna. Jeżeli parapet będzie sztywny, nie zrobicie tego, trzeba będzie po prostu go ściągnąć i zrobić to jeszcze raz. A tak to jest ten parapet na tyle jeszcze ruchliwy, że on się po prostu sam nam układa. Dobra, wiercę na dyble i powiem wam, co dalej. Dobra, majstry. Dobra. Okno jest stawione. To jest ostatni moment, żeby porobić jakieś korekty, jeżeli trzeba. Gdyby okazało się, że nie macie okna w pionie, tego nie ruszacie. Regulujecie tylko górą, bo już ten parapet jest, że tak powiem, sztywny. Wiecie, ciut czy ciut, da się to zrobić bez ruszania parapetu. Natomiast tutaj już musicie to zrobić z całym parapetem. Teraz ostatnia rzecz, jaka została, to pion w tą stronę. Minimalnie go nie mam. Minimalnie, więc majster zapakuje tam tekturki. Gdzie ten już? Majster uwielbia pakować tekturki.
Więc zapakujemy te knurki. Jeszcze jedno. Sprawdzamy. Igła. Czemu jest tak? Czemu jest tak, że mimo, że mamy poziom, okno nam nie jest tu w pionie. Ona się przekasza po prostu minimalnie na tych narożnikach. Więc jak ten narożnik ustawimy, automatycznie tamten też jest ustawiony. Tam już nic nie wkładam, bo piana raczej ma tendencję wypychania niż ściągania. Więc to już się samo wyreguluje. Więc tak mam ustawione okno. I teraz dyblowanie. Dybel, jak jest zbudowany, wszyscy wiedzą, chyba. W każdym bądź razie przekładamy dybel. Wchodzi nam on w naszą dziurę. W momencie, kiedy on już dojdzie dotąd, skręcamy tą śrubkę. Nie na mocno, tylko na lekko. Ona już tam blokuje, żeby to wszystko zostało w tych pozycjach, te nacięcia, to wszystko, żeby nam to nie wypadło. No i wbijamy. Jeżeli to rozkręcicie i ta kulka wypadnie, to już nigdy nie trafi w swoje miejsce i będzie się kręciło w kółko. Nie wiem czy nigdy, wydaje mi się, że nie zaciągniecie tego. Wkręcam to na ile mi pozwala obrysówka, resztę wbijam, zostaje. I to samo robię z ostatnim. Wkładam, przekładam, ten nawet cały wszedł. Skręcam. Dobijam. I teraz skręcacie to śrubokrętem, nie wkrętarką, do momentu, aż poczujecie opór. Aż ta kula tam wejdzie, się rozszerzy. To nie jest jakoś tam dużo. Kulka się rozszerzy, zaklinuje. Dobra, po dyblowaniu sprawdzamy jeszcze raz ten pion. Dobra, mówią, że dobra, to jest nad Wisłą. Jest ustawione. Najcięższa przeprawa. Założyć skrzydła teraz. Ostatnia z ciężkich rzeczy. Więc ja sobie to zrobię. Już nie będę was molestował tym wysiłkiem. Zakładam skrzydła okna. Dobra, majstry. Okno wsadzone. Wszystko działa tak jak trzeba. Czyli teoretycznie możemy pianować, ale trzeba tak zrobić, że teraz jeszcze sprawdzę jeszcze raz roletę, więc ogarnę na dworzu ten kabel i sprawdzimy jeszcze raz roletę. No dobra, przed pianowaniem ostatni sprawdzenie rolety. Nie ten. Roleta idzie tak jak trzeba.
I do góry. Dobra, wszystko działa, więc bierzemy się za pianowanie. Poczekajcie, gdzie ja wpierniczyłem ten śrubokręt. Dobra, rozepnę ten kabel tutaj. Co do pianowania, trzeba zwilżyć bloczek tutaj. I tam, gdzie już miałem taki przyrząd do tego. Możemy po oknie polać, nic się nie stanie. Piana lubi wodę. Powiem wam, że się narobiło, że tak powiem. Ta piana zostaje, ona jak zamarznie, to się to wytnie. Bierzemy pistolet. Piana niskoprężna oczywiście. Ustawiamy sobie strumień. Jaki ma iść? No i pianujemy. Ja pianuję tak, żeby, o ile się da oczywiście, bo to nie zawsze się da, żeby się odbijało mi od bloczka, od ścianki bloczka i żeby ta piana była głębiej około. Za dużo. Około pół centa. Pół centa głębiej poza lico okna. Ona się wtedy rozpręży. No. I będzie zrównana. Tak jest, jak się nagrywa, to zaraz się okaże, że nic z tego, co mówiłeś, nie jest prawdą. Nieistotne. To, co wyjdzie, się obetnie. Chyba mi się towar kończy w tym. Idziemy na drugą stronę.
No, żebyś nie spadł zaraz ze stołu. Jeżeli się okaże, że tej piany jest za mało, zawsze możecie dopsikać. Dobra, mam zapianowane, ale jeszcze muszę zapianować górę. Idę po drabinę. Jeszcze majster zapianuje tą przestrzeń. I jak już mi to zwiąże, to jeszcze wpuszczę pianę od tamtej strony, pod ten, że tak powiem, gzyms, po to, żeby się to dociepliło i dopiero potem tu ciepłą taśmę jeszcze przykleję, chyba, nie wiem, zobaczę, zastanowię się, czas pokaże, zobaczymy. Dobra, majstry, okno jest zamontowane. Okno w 100% będzie chodzić i działać tak jak tamto, które już dzisiaj jest na gotowo. No i tyle chyba z montażu tego okna i tamtego okna. Lepiej wytłumaczyć wam nie umiem. Myślę, że jest to dobrze na 100%. Nie będę tutaj też mówił, że jest to jakoś super hiper, bo nie wiem. Jest to po mojemu. Ja uważam to, że to jest w 100% dobrze. Także dzięki za oglądanie. Już te okno balkonowe i okno te ostatnie w kuchni sobie zamontuję bez was. No bo to jest to samo wszystko, więc po co to coś robić. Na pewno będę jeszcze podłączał prąd. Na pewno jeszcze coś przy tych oknach będę robił, więc wtedy coś nagram, jeżeli będzie coś nowego. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.